Wstążka znajduje się w górnej części programu pomiędzy paskiem menu a obszarem rysunku. W tej chwili. Jeżeli wyłączę pasek menu, to w tej chwili wstążka znajduje się pomiędzy tym białym paskiem z nazwą programu a obszarem rysunku. Możemy teraz wrzucić jeszcze pasek szybkiego dostępu pod wstążkę, no to w tej chwili wstążka znajduje się pomiędzy. Tym białym paskiem z nazwą programu, a paskiem szybkiego dostępu. Generalnie wstążka znajduje się w górnej części programu. Możemy ją zminimalizować. Prawy przycisk myszy i minimalizuj wstążki. Przywrócę ten wygląd z powrotem. Możemy jeszcze wybrać wygląd klasyczny lub wygląd wstążkowy. Domyślnie po przejściu pomiędzy tymi wyglądami, na wyglądzie wstążkowym włącza się pasek menu. Jeżeli go nie chcesz, no to prawy przycisk myszy i odznaczamy pasek menu. Wstążka składa się z kart, z takich jak start, mapa, punkty, szkic, zawiadomienia itd. Natomiast karta składa się z paneli. Karta start zawiera panel rysuj, modyfikuj, warstwy itd. Przy niektórych nazwach paneli, na przykład przyrysuj lub przymodyfikuj, występuje taki trójkącik. Jeżeli kliknę w tym miejscu, to rozwinę tą ukrytą część tego panelu, na którym są dodatkowe funkcje. Tą ukrytą część możemy na chwilę zblokować. Zróbmy jeszcze to przymodyfikuj. I te ukryte części zablokowane będą tak długo, dopóki nie przejdę na inne karty lub nie zmienię widoczności paneli. Zmieńmy kartę na przykład na mapa i wróćmy na start, no to widać, że te blokady zostały zdjęte. Tak samo się zadzieje w przypadku, gdy zmienię widoczność paneli. Prawy przycisk myszy, pokaż panel i na przykład ostatni schowek. Ten. Jak już widać te blokady zostały zdjęte, panel został schowany. Przywróćmy panel schowek. Teraz przejdę do omawiania kart, które znajdują się na wstążce. Pierwsza karta to start. Na tej karcie widzimy takie panele jak rysuj, modyfikuj, warstwy, opisy, blok, właściwości, narzędzia i schowek. Na panelu rysuj. Mamy do wyboru funkcje, które rysują obiekty w przestrzeni rysunku. Na przykład linia, czy też w obszarze rysunku, polinia, okrąg, jeszcze raz, okrąg, łuk. Przez te kółeczko pod myszką zupełnie inaczej się pracuje. Dalej mamy wielobok, łuk eliptyczny, i prostokąt. Na tym panelu jeszcze możemy zauważyć, że pod niektórymi elementami występują trójkąciki. Po jego kliknięciu rozwijam wariantowość rysowania danego elementu. Tutaj, w przypadku linii, yy, mamy do wyboru rysowanie innych elementów to znaczy półprostej. Jest to też linia, z tym, że ona biegnie od pierwszego punktu przez drugi w nieskończoność. Dalej mamy prostą. W obie strony ta linia biegnie w nieskończoność, czyli to nie jest ten sam obiekt, co linia. I jak widać, aktywne jest zawsze ostatnie wywołanie danej funkcji. W okręgu jest troszeczkę inaczej, bo uruchomię teraz wywołanie funkcji rysującej okrąg na dwa punkty. Teraz na 3 punkty, i oba narysowane przeze mnie elementy są okręgami. Sprawdźmy to. Ctrl1, zaznaczam pierwszy okrąg. Widzimy we właściwościach, że to jest okrąg. Drugi też jest okrąg. Jeśli chodzi o te linie, to ta to jest prosta. Ta to jest półprosta. I tu poprzednia rysowana była linia, jak widać we właściwościach. Stąd wniosek jest taki, że pod rozwinięciem tych trójkątów występują elementy powiązane, tak można by było powiedzieć, bo nie zawsze to jest rysowanie dokładnie tego samego elementu. W przypadku łuku jest podobnie jak w okręgu, bo mamy do dyspozycji rysowanie łuku na wiele sposobów. Usunę to wszystko, co tu było wcześniej narysowane i przejdźmy do modyfikacji. Narysujmy może na nowo linię. I jeszcze jedną. Zmodyfikuję tą pionową linię w taki sposób, że ją wydłużę w kierunku tej poziomej. Do tego wybiorę polecenie utni. Zaznaczam linię, do której. Chcę wydłużyć, czyli tą poziomą Enter. I tu teraz mamy informację, że jeżeli wybiorę Shift, to mogę wydłużyć obiekt, czyli odwrotność cięcia. Wciskam Shift, zaznaczam tą pionową linię i Enter. To jest sposób na odwrotne u użycie danej funkcji modyfikującej. Tutaj właśnie nie ma przez to trójkącika, tylko z Shiftem mamy możliwość użycia innego czy odwrotnego danej funkcji stąd też możemy usunąć te obiekty albo rozbić no, linii się nie da rozbić bo ona jest podstawowym obiektem rozbić możemy polinię no, narysujmy sobie polinię jak teraz wybierzemy opcję rozbij zaznaczamy tą polinię i enter tam Ctrl 1 no to teraz widzimy że każdy z tych elementów jest osobnym obiektem Typu linia, czyli takim podstawowym obiektem. Usunę za pomocą tej funkcji z narzędzi modyfikujących. Jeszcze raz to samo. Zwykle tego tak nie używam, tylko poprzez klawisz Delete, bo tak jest najszybciej. Następnie mamy warstwy. Tutaj jest okienko związane z zarządzaniem warstwami. To jest temat, który będzie później omawiany. Zamknę go i tu do wyboru mamy sporo funkcji związanych z warstwami. Następnie mamy panel Opisy, w którym mamy narzędzia do tekstów i do wymiarowania. Następnym jest panel Blok, tutaj, w którym mamy narzędzia do wstawiania czy też tworzenia bloku. Dalej mamy panel Właściwości. Zmieńmy kolor na czerwony. I narysujmy linię. No, i widać, że ona ma kolor czerwony. Zmieńmy jeszcze grubość na 0,53. Kolejna linia. No, i widać, że kolejna narysowała się z tą grubością. Następnie mamy panel narzędzia i schowek. Dalej mamy kartę mapę, na której znajduje się panel mapa, a w nim elementy związane, czy też funkcjonalność związana z mapą. To będzie potem omawiane. Następnie są punkty. Mogę tutaj wywołać te punkty. Dalej jest karta szkic. Tutaj możemy czołówki wstawić. Sytuacja na przykład. U. No teraz, bo to ze względu na to, że ta linia narysowana przeze mnie jest bardzo krótka i ma ona długość 0,8 metra. Ok, ja to usunę. Tutaj możemy też linię pomiarową wywołać i na tą linię wrzucać rzuty. Następnie mamy kartę zawiadomienia, roboczy punkt graniczny, protokoły, narzędzia 2, 012. To 012 może pokaże na szybko, jak zmienimy warstwę, na przykład narzutnie i. Na klawiaturze wybiorę 0 i dam Enter. To nam się resetuje ustawienie warstw, czyli ustawia się warstwa 0 i wszystkie te y, właściwości kolor, grubość linii i typ linii robi się jako by layer. Dalej mamy kartę manager robot, to też będzie omawiane później i licencję. I tutaj możemy zauważyć, że najpierw mieliśmy kartę start z funkcjonalnością typowo kadowską. Później są po kolei karty, w których są funkcjonalności geodezyjne, aż do licencji, a potem są znowu typowo te kadowskie karty. Trochę inaczej to jest poukładane na wstążce niż na pasku menu. Następnie mamy kartę edycja. Rysunek 2D i 3D tutaj są osobno. Na pasku menu to było pod jednym, czyli. Wybieraliśmy rysunek, i tutaj mieliśmy do dyspozycji obiekty 3D i 2D. Zamknę to. Tutaj jest to rozbite, i osobno mamy kartę Rysunek 2D, i osobno mamy kartę Rysunek 3D. Dalej mamy wstaw. Tutaj możemy wstawiać do rysunku różne elementy. Następnie karta opisy, widok. Wyjście, czyli to, co możemy zapisać z tego rysunku na zewnątrz, karta narzędzia, narzędzia ekspres i pomoc. Jeśli chodzi o wstążkę, to myślę, że to by było na tym etapie tyle. Szczegółowe informacje, jak z tego korzystać, będą omawiane przy wywoływaniu poszczególnej funkcjonalności.